Kinga, co robisz? A, wiesz, czytam książkę pod tytułem Nawiedzony dom. Pod tytułem Nawiedzony dom. Książka ta opowiada o dwójce rodzeństwa, Janeczce i Pawełku, którzy przeprowadzili się do domu w Argentynie, który odziedziczyli po krewnym stamtąd. Ona jest bardzo ciekawa, ponieważ opowiada o dwójce rodzeństwa, którzy chodzą do różnych klas i o ich najlepszym przyjacielu, psie Habru. Oni przeprowadzili się do domu w Argentynie, w którym dzieją się naprawdę bardzo dziwne zjawiska. Jakieś różne typy kręcą się wokół ich domu i próbują dostać się na strych, bo w nocy różne hałasy stamtąd dochodzą. Głosi pewna legenda, że na tym strychu prawdopodobnie ktoś się powiesił i do tej pory tam wisi. Dowiedzcie się, co czyha na strychu i czy Janeczka i Pawełek uda im się rozwiązać tą tajemniczą zagadkę. Naprawdę, bardzo fajna książka. Polecam. Joanna Chmielewska, Nawiedzony dom. Ogłaszam dla Was konkurs. Polega on na tym, żeby napisać ciąg dalszy swojej ulubionej książki. Link znajdziecie w opisie. Polecam.